Dzień dobry Państwu. Morze ludzi przemierza dzisiaj ulicami Warszawy, w tym momencie ulicą Miodową. My zostajemy tak naprawdę w jednym miejscu. Przemieściliśmy się raptem o kilkadziesiąt metrów, a przez kolejne minuty trwania tego marszu, tego zgromadzenia widzimy morze osób, które dzisiaj przemierzają ulicami Warszawy. To, drogie Panie, zapytamy tutaj, skąd Panie przyjechały? My jesteśmy z Żoliborza. Ale my też ważny wymiar w kontekście parafii świętego Stanisława Kostki, kazań księdza Jerzego Popiełuszki. To nie jest moja parafia, ale chciałam powiedzieć, że jak był ten marsz, gdy ksiądz Popiełuszko był porwany, to właśnie w 1984 roku ulicą jeszcze Stołeczną brałam udział jako dużo młodsza osoba. Także nieprzypadkowo tu jesteśmy. Jak panie wspominają te lata 80., te ponure lata, kiedy to dokonano mordu księdza Popiełuszki i dzisiaj wciąż mamy te represje kościoła? I mam takie wrażenie, że wróciło to zło z powrotem i jest bardzo bezkarne, chyba jeszcze bardziej jak kiedyś. Także bardzo mi przykro, ale cieszę się, że mogę właśnie z Republiką być razem. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy za takie wsparcie. Tutaj też wiele głosów takiej sympatii. Drogie Panie, drodzy Państwo, skąd jesteście? Z Warszawy, czy może przyjechaliście? Z Warszawy. I skąd? Z Kołbieli. Ja jestem. I jak ważny jest ten dzisiejszy marsz dla Pani? Bardzo ważny, bardzo ważny. Dla mnie jest bardzo ważny, ponieważ ja bardzo przeżywam to. Bardzo przeżywam i to co się dzieje. No dla mnie jest bardzo ważny, brak mi słów. No też sytuacja, która ma miejsce, te ataki na kościół, które niestety w ostatnim czasie są nasilone. Ma pani wrażenie, że gdzieś takie wspomnienia z lat 80. z tych ciężkich czasów się pojawiają? Tak, tak, oczywiście. I przyjechałam tutaj dlatego, żeby uczcić tą męczeńską śmierć świętego księdza Jerzego Popiełuszki, który został niestety no tak strasznie zamęczone. Bardzo dziękuję. To tutaj miłego maszerowania. Życzymy w dalszym kierunku w stronę Żoliborza. My jesteśmy cały czas na ulicy Miodowej i rozmawiamy z uczestnikami. Dzień dobry. Pan z Warszawy czy spoza Warszawy? Z Szczecina. O, to kilkaset kilometrów pan musiał przybyć dzisiaj. Dlaczego? Jak ważny jest dla pana ten dzisiejszy marsz, to dzisiejsze wydarzenia? Ksiądz Jerzy jest patronem naszej rodziny. Musiałem tu być. Musiałem tu być dzisiaj. Czyli taki wymiar też bardzo prywatny, więc taka emocjonalna z tym tak wszystkim. Jest, tak. Poza tym to jest bliska osoba dla księdza Kaczkowskiego, a to jest też, mam z nim taką więź duchową i dawał wzór właśnie jako księdza Jerzego i cieszę się, że mogę tu być. Bardzo dziękuję, to miłego marszu i oczywiście spokojnego powrotu później życzymy, bo rzeczywiście jak Państwo widzą, tak wiele osób z różnych zakątków Polski przyjechało. Pani z Warszawy czy spoza Warszawy? Koluszek. O, to też trzeba było przyjechać godzinkę tutaj do Warszawy. No trzeba było, ale sama i przyjemność. Właśnie, sama przyjemność, jak ważny jest dla Pań ten dzisiejszy marsz? Bardzo ważny jak dla wielu Polaków. Na wszystkie marsze. Jesteśmy zawsze, jesteśmy wszędzie, gdzie chodzi o Polskę. O naszą wiarę, o to, co się dzieje w tej chwili. Jedyna szansa na to, żeby w tak dużym gronie się pomodlić. Czy jest pani zaniepokojona tym, co dzieje się właśnie w kontekście ataków na wiarę, które mają miejsce? Przypominają się te lata 70., 80. i walki komuna z Kościołem. Wtedy, kiedy istniała ta komuna, kiedy walczyli, chociaż oni może robili to w inny sposób. W tej chwili to po prostu na rympał idzie, tak jak to mówią. Bardzo paniom dziękujemy i oczywiście miłego marszu życzymy. Pan z Górnego Śląska chyba w takim stronie. Z Dolnego Śląska, no to Lubin, Polkowice zapewne. Cześć Boże, nie. Tu zaraz znajdziemy. Nowa Ruda, no to Nowa Ruda, tak? Zagłębie Wałbrzyskie. Tak, nieistniejące już. Nieistniejące, rzeczywiście wiele zakładów tam górniczych, różnego rodzaju przemysł wydobywczy na Dolnym Śląsku. Jak ważny dzisiaj dla pana jest ten marsz, że z drugiego końca Polski pan musiał przyjechać? Tak, jestem ostatnim Mohiganin. Emeryt jestem, to mam czas. Widzę w Pinkę Solidarności, też pan był na pewno zaangażowany w tą działalność społeczną. Ma pan wrażenie, że w niektórych aspektach wracają te lata 70., 80., kiedy trzeba było walczyć o wolność jednostki, prawa człowieka? Tak, absolutnie. Tylko brakuje nam przywódców takich jeszcze, co by to pociągnęli do przodu, bo to ostro. Nie? Tak myślę. Nie, ale
co się odwlecze, to nie uczestniczy. Przeżyjemy Ruska, przeżyjemy i Tuska. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Szczęść Boże tutaj górnikom i tym, którzy dzisiaj pracują na Górnym Śląsku i tym z Dolnego Śląska. Tam również kopalnie węgla brunatnego są działające. I szczęść Boże dla górników, emerytów już zamkniętych zakładów, zamkniętych kopalni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z Torunia i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy być w tym marszu. I jestem szczęśliwa, ponieważ jestem o kulach. Chwilowo o kulach przed operacją i pan rykszarz spadł nam z nieba. Uważam, że to ksiądz Popiełuszko nam zesłał tego pana, który nas wiezie i że mogę być w tym marszu. I żeby pokazać, żeby duch w narodzie nie ginął. Po to tu przyjechaliśmy, żeby wszystkim pokazać, żeby duch trzymać ducha w narodzie. To rzeczywiście tutaj no, słowa uznania dla pana również rykszarza, który zaopiekował się państwem, pani o kulach. Jak ważny dla państwa jest ten marsz? Przyjechaliście z Torunia. Mamy wrażenie też no, takiej ciężkiej sytuacji, jeżeli chodzi o ataki na kościół. Powtarzają się historie sprzed 40 lat, więziony chociażby kapłan. Uważamy i dziwimy się, że tak szybko ludzie zapomnieli o przesłaniu Jana Pawła II, że jakoś zacieramy w pamięci, jaką był dla nas pomocą podczas stanu wojennego, podczas komuny. I dlatego przyjechaliśmy tutaj, żeby przypomnieć sobie to wszystko i zaświadczyć o tym, że jesteśmy wyznawcami idei Jana Pawła II. Bardzo pani dziękuję. A to ja pana zapytam, skąd pan przyjechał? Spod Warszawy. Panie redaktorze, ja mam pewien niedosyt. Tak. Co tam się dzieje? 30 metrów stąd. Nie zatrzymaliśmy się na chwilę. Tam w głębi jest balkon, którego 68 lat temu przemawiał wielki prymas Wyszyński do narodu uwolniony z internowania. I mam niedosyt, żeśmy się tam nie zatrzymali na chwilę. Rozumiem bo pana, to oczywiście dokładnie to 68 bardzo lat ważna temu. Sprawa. Tak, tutaj wielki w tym miejscu to jest Wyszyński. Też marsz pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, świętego Jana Pawła II, ale również prymasa Wyszyńskiego, który mówił o tym, że jeżeli będą chcieli zlikwidować naród, zlikwidować państwo, zaczną od kościoła. Pan, to zapytam się, jak pan zapatruje się na kwestię przywracania emerytur dla funkcjonariuszy SB, UB, którzy zamordowali księdza Popiełuszkę. Mnie nurtował w tej chwili kardynał Wyszyński. Jasne. Może innym razem na ten temat. Dobra? Dobrze. Pozdrawiam. Dobrze, dziękuję. Które mnie zabrali, tylko dodatkowe... Te dodatkowe uposażenia, ale... Które mieli, także tu nie mówmy, że zabrali im emerytury, bo emerytury jak przysługiwały... Emerytura była, tam została stawka, no bo niektórzy te takie, że tak powiem, kwoty bajońskie, które miały miejsce, no były zupełnie nie na miejscu. No cóż, oni twierdzili, że to przecież to jest też pokolenie moje, znaczy moje w tym sensie, że mnie w liceum ganiało ZOMO, więc generalnie rzecz biorąc to oni byli zdziwieni, że to były takie wydarzenia kulturalne. Ja tam żadnej kultury nie widziałam. Przecież ludzie tracili zdrowie, życie przez ich kulturę. No przecież ścieżki zdrowia były. Tylko za mało się o tym mówiło i nie można było mówić o tym. Każdy przemilczał. Co to nie strzelali do górników? Strzelali, każdy to wie. Musicie docierać do 40 i 50-latków, bo oni się zamknęli w tej swojej bańce komfortu. Siłka, panienki, piwko. I nie wychodzą spoza tego, a trzeba troszeczkę jednak ludzi uświadamiać. Bardzo ważny głos też, bardzo tutaj ważny głos z młodego pokolenia. Chcieliśmy się jeszcze panią zapytać, jak pani myśli, dlaczego komuniści nigdy nie zostali rozliczeni za swoje zbrodnie? Błąd. To był duży błąd, bo to trzeba było po prostu rozliczyć. Ja nie mówię, że wyciąć w pień, ale niestety ludzie powinni ponieść konsekwencje swoich czynów, bo to, co robili, to było nieludzkie po prostu. Bardzo pani dziękujemy. Jednoczmy się, bo tak jak wspomniałam już wcześniej, albo obudzimy się niemieckim landem, albo będziemy mieć granicę na Wiśle. Dziękuję. Bardzo pani dziękujemy. To bardzo ważne tutaj też słowa, z którymi pani zostawia nas, naszych widzów. Do rozważenia. Ta walka o suwerenność, o niepodległość naszego państwa jest dzisiaj kluczowym elementem. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Bardzo pani dziękujemy. To dzień dobry. Chcieliśmy zapytać, pan z Warszawy, czy przyjechał pan spoza Warszawy? Skąd? Wyszków. O, to Wyszków też Mazowsze. No, niedaleko. Chcieliśmy się pana zapytać, jak pan zapatruje się na tą kwestię, że zbrodniarze, którzy zamordowali księdza Popiełuszkę, ale nie tylko jego, wielu działaczy opozycji, księży, czy nawet niewinnych ludzi nigdy nie ponieśli konsekwencji swoich czynów? No, uważam, że każda zbrodnia
popełniona powinna być ukarana przez organy do tego powołane. Przez to Polska powinna być suwerenna. Dziękuję. A jeszcze jedno pytanie dotyczące tej kwestii. Jak pan zapatruje się na ten fakt, że tym oprawcom, którzy bili, torturowali księży, przywracane są teraz dodatki emerytalne i znów będą zarabiać, dostawać właściwie od państwa jakieś wygórowane kwoty powyżej, no tak naprawdę kwot, które są średnie, o takich kwotach może pomarzyć znaczna większość emerytów? Uważam, że prawo powinno być dla wszystkich takie samo. Prawo twarde, ale prawo. Dura lex sed lex. Dokładnie. No i wszystko w tym temacie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapytano pana. Dzień dobry. Pan z Warszawy czy spoza Warszawy? Spoza. Skąd? Koło Stręki. O, jasne. No to też pan tutaj kawałek miał do przyjechania dzisiaj do Warszawy. Dlaczego? Jak ważny jest dla pana osobiście ten marsz? Ksiądz Popiełuszko to taki bohater narodowy, więc taki właśnie męczennik i żeby tak uczcić jego pamięć, to 40. rocznicę, to nie no, na pewno warto przyjechać i tutaj. To chcieliśmy się pana zapytać, jak pan zapatruje się na tą kwestię, że wiele osób, które chociażby torturowały księdza Popiełuszkę, nigdy nie poniosły za to odpowiedzialności? Właśnie, że ta kwestia tej lustracji, że nie wszyscy właśnie, którzy byli tymi zbrodniarzami, właśnie to odpowiedzialność, to właśnie, no to już dawno powinno być zrobione. Powinni zostać rozliczeni, to powinno zostać załatwione już w latach 90. Na początku jest to jedno z zaniechań tego mitu założycielskiego, właściwie III Rzeczpospolitej. My jesteśmy, proszę państwa, przy końcu marszu. Tutaj może pokażmy w oddali, jak to wygląda. Już jesteśmy przy skrzyżowaniu z ulicą Długą pod Sądem Najwyższym, pod Warszawskim Sądem Apelacyjnym i przed nami morze biało-czerwonych flag, morze ludzi, dziesiątki tysięcy osób, które przemierzają dzisiaj ulicami Warszawy, które przyjechały i słyszeliśmy z mniejszych mazowieckich miasteczek, z różnych odległych krańców Polski, ale też są warszawiacy, którzy chcą dzisiaj uczcić pamięć księdza Jerzego Popiełuszki, świętego Jana Pawła II, również prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, ale pojawia się także wiele akcentów nawiązujących do tej bieżącej sytuacji politycznej, która ma miejsce w Polsce, do prześladowania księży, do represji względem duchownych, które też również występują. Dzień dobry. Pan z Warszawy, czy pan przyjechał do Warszawy? Ja przyjechałem ze Świętochłowic. No to kawałek drogi pan tutaj też miał do pokonania. Dlaczego, jak ważny jest dla pana to dzisiejsze wydarzenie, ten dzisiejszy marsz? To jest historyczna okazja, żeby po prostu uczcić tą 40. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Bogusławionego, księdza Jerzego Popiełuszki. Został w bestialski sposób zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa. To dopytam o tę kwestię. Ci ludzie nigdy nie ponieśli za to odpowiedzialności. Ci zbrodniarze, którzy mieli krew na rękach, co pan sądzi o tym? Oczywiście, że nie ponieśli. Uważam, że powinni ponieść taką najdotkliwszą karę surową, ponieważ to był naprawdę bestialski mord. Zabili człowieka, który po prostu był niewinny, który głosił prawdę, mówił po prostu zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z wiarą katolicką. I po prostu tego nic złego, przecież nikomu nic złego nie zrobił, a po prostu oni po prostu tylko i wyłącznie walka z Kościołem, nic więcej. I ksiądz Jerzy Popiełuszko poniósł największą ofiarę. Po prostu ofiarą został po prostu tego wszystkiego, co głosił prawdę po prostu przez te lata swojego życia. Bardzo panu dziękuję. Miłego marszu również życzymy. W marszu, w którym biorą udział dziesiątki tysięcy Polaków, to można zobaczyć starsi, młodsi z wielu różnych stron Polski. Czasami całe rodziny, czasami grupy znajomych, czasami działacze klubów Gazety Polskiej, działacze związkowi. My tutaj jesteśmy na miejscu, przyglądamy się, jak wygląda ten marsz, rozmawiamy z jego uczestnikami. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy pytanie. Z Warszawy pan czy pan przyjechał? Z Gdyni. O, no to też dzisiaj musiał pan... I z moją żoną. Rodzinnie, tak widzę. Tak, to taki prezent urodzinowy dla mojego wnuka. Akurat ma urodziny, to zamiast kolejnych klocków Lego, to przyjechaliśmy do Warszawy. No to tutaj postawa godna pochwały w takim wychowaniu patriotycznym, tradycyjnym, w wierze.
No, mój pradziadek brał udział w powstaniu styczniowym, ojciec był w AK. Tradycje rodzinne takie, taki, czuje się pan po prostu w obowiązku. Tak, no to taka już powinność wkodowana. Chcieliśmy się pana zapytać w kontekście zamordowania bestialskiego księdza Popiełuszki. Jak pan zapatruje się na tą kwestię, że osoby, które odpowiadają za tą zbrodnię, nigdy nie poniosły tak naprawdę odpowiedzialności, ba części niektórych tych osób teraz przywraca się jakieś dodatkowe uposażenia emerytalne? Wie pan, ja sam byłem skazany we stanie wojennym, także ja rozumiem cały ten system i to był taki najgłośniejszy chyba proces. Ewą Kuba się 10 lat dostała i my tam byliśmy jako studenci. Ja myślę, że to, co chyba mnie tak boli, to jest to, że młodzież nie wyczuwa znaków tego czasu, nie zna historii. Jak to nie zna historii, jest skazane na jej powtarzanie. Już na sobie. No, oby do tej powtórki nigdy nie doszło. Ale to jest kwestia kształtowania świadomości. Kształtowania, myślę, i rozumu, i ducha. To jest taka myśl na przetrwanie nas jako narodu. Bardzo panu dziękujemy i oczywiście dalej miłego maszerowania życzymy tutaj w gronie rodzinnym. Rodziny również też przyjechały dzisiaj z różnych zakątków Polski do Warszawy, aby uczcić pamięć księdza Popiełuszki, kardynała prymasa Wyszyńskiego, świętego Jana Pawła II i wiele tu też różnych innych powodów dzisiaj się pojawia, dlaczego mieszkańcy Warszawy, ale całej Polski przyjechali. Pan z Warszawy, czy pan przyjezdny z innej miejscowości? Z Warszawy, dzień dobry, z Warszawy. Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego ten dzisiejszy marsz jest dla pana ważny? Dlaczego pan w nim bierze udział? Postać Popiełuszki, księdza Popiełuszki i cała otoczka związana z czasem historycznym wtedy, który mieliśmy w Polsce, tak gdyby z czasem politycznym taki, który jest no, na naszej historii bardzo taki, dla naszej historii bardzo rzuca czarną plamę, bolesny. Bardzo bolesny. Także dlatego chciałem tak przyjść, żeby chociaż w ten sposób pokazać, że solidaryzuję się z osobami, które reprezentowały, które jak gdyby wspierał ksiądz Popiełuszka, także chociaż dzisiaj, mimo że 40 lat minęło, to chociaż dzisiaj mogę w ten sposób pokazać, że się solidaryzuję z ówczesnymi osobami, które były represjonowane wtedy, które podniosły najwyższą cenę tak naprawdę. A dopytam o tą kwestię jeszcze odpowiedzialności za te zbrodnie. Jak ona powinna w pana ocenie przebiegać? Bo wiele osób, które torturowały, które inwigilowały, które biły, które prześladowały, czy to księdza Popiełuszkę, czy inne osoby, z którymi pan się solidaryzuje, one nie poniosły tak naprawdę nigdy odpowiedzialności. Znaczy to jest... No, nie tylko zdaje się, nie tylko w tej sytuacji, także to jest czy nasz problem taki, czy to jest... Błąd systemowy? Błąd systemowy, tak jakby to pan nazwał, także to tak się niestety dzieje i tak jest, także to nawet no, tutaj nie ma już chyba co liczyć na jakieś takie rozwiązania, żeby wiedzieć wszystko, także po prostu mogę w ten sposób, jak przychodzę, no, w ten sposób pokazać, że się solidaryzuję. Z tym, co głosi. Z księdzem, i ze wszystkimi ofiarami stanu wojennego, ale nie tylko systemu komunistycznego. Bardzo panu dziękuję. Może pokażmy tutaj, też się uda, jesteśmy troszeczkę na takim zakręcie, na takim łuku, jak to wygląda w dalszej perspektywie. Czoło marszu już zbliża się powoli do warszawskiego Żoliborza. Marsz rozciągnięty jest na kilkaset metrów dobrych, być może nawet to będzie odległość kilometra, więc tutaj jeszcze przyjdzie oczywiście czas na dokładne szacunki, na podanie dokładnych liczb, ale widzimy może warszawiaków, może mieszkańców całej Polski, którzy dzisiaj przechodzą przez Warszawę, aby zamanifestować przywiązanie do wiary, do tradycji, do historii, do kościoła. Więc my tutaj cały czas jesteśmy w Warszawie, idziemy razem z uczestnikami tego marszu papieskiego. Ja oddaję do ZGU studia i oczywiście będziemy do państwa jeszcze wracać.
Z nami, proszę Państwa, są kolejni goście, wyjątkowi goście. Pan Czesław Olszewski, świadek historii księdza Jerzego. Pan Czesław ma, proszę Państwa, 93 lata. Witam Pana serdecznie. Dziękuję bardzo, że dotarł Pan do naszego studia plenerowego i że chwilę Pan poczekał, bo trzeba było poczekać na tą naszą rozmowę. Ja jeszcze przywitam drugiego gościa, pan dr Robert Derewenda, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Witam serdecznie. Witamy, panie dyrektorze. Pan dyrektor też tutaj dzielnie czeka. Panowie, najpierw chciałabym zacząć od tego, co trzyma w ręku pan Czesław. To jest wyjątkowa rzecz. Proszę opowiadać, a ja pozwolę sobie w międzyczasie pokazać naszym widzom. Co to jest, panie Czesławie? To jest rękopis księdza Jerzego Popieluszki w przeddzień śmierci. A to jest program mszy świętej. W dniu świętego Łukasza, opiekuna służby zdrowia. Takie muzyczne plany księdza Jerzego na tę mszę. Odręcznie, proszę Państwa, napisane. Oddaję Panu, bo to niezwykle cenne. I dodam tylko, że Pana... Relikwia dzisiaj. No właśnie. Pana... Jeszcze kim jest Pan Czesław? Bo pewnie widzowie sobie zadają takie pytanie. Brat bliźniak Pana Czesława był organistą. Prawie 70. I znał się bardzo dobrze z księdzem Jerzym. Oczywiście, bo wspólnie urządzali różne występy w kościołach i dla młodzieży. Początkowo do, jak młodszy był taki troszeczkę wesoły, a później już bardzo przygnębiony. Panie Czesławie, bo jak tutaj czekaliśmy na spotkanie z naszymi widzami, to pan powiedział nam, że ksiądz Jerzy już na tym ostatnim etapie spodziewał się, że to niebezpieczeństwo jest blisko. Jak on o tym mówił? Jednego dnia z moim bratem rozmawiali w kościele na chórze. Ja też byłem tylko w kowalesie w kucki rozmawiając i do brata. Oni mnie zabiją. Takie słowa padły. Tak, oni mnie zabiją. Dwukrotnie powtórzył. Później po rozmowie, bo się śpieszył, przechodząc, klepnął mnie po ramieniu. Tak trochę na pożegnanie. Tak, jakoś i w niedługim czasie właśnie ta msza ostatnia. Przedostatnia właściwie. Ostatnia w Warszawie. Proszę? Ostatnia w Warszawie. No, tak. Ostatnia w... Często brat i pan, już tak na koniec chciałabym zapytać, wspominaliście księdza Jerzego. To była osoba w pamięci, do której często wracaliście w różnych sytuacjach? Oczywiście. No, chodziliśmy przecież na mszę świętą. Były takie sytuacje, że po mszy świętej były rozmowy. Czyli zawsze z księdzem Jerzym można było porozmawiać po mszy. Nie wychodził od razu. Ja mówię już po śmierci. Po śmierci, no już tak, dobrze. Po śmierci. To ja, czyli wspominaliście, po prostu o to chodzi, tak, że przez długi czas, tak, cały czas wspomina się, tak, księdza Jerzego. Zresztą to widać przecież dzisiaj, prawda, tłumy na tym marszu, ludzie cały czas... Wierzcie mi to, państwo, to była osoba, ze wzruszeniem nie zapomina, wspominają, ja miałem to, ten przywilej, żeby się spotkać z księdzem. Kiedyś stałem na przystanku i ktoś do mnie, że jak dojechać do kościoła świętego Stanisława Kostki. Bo z hotelu wyszedł. A ja mówię, akurat ja też jadę.
Także przyjechał specjalnie do hotelu, zamieszkał, żeby być... Żeby tu przyjechać. Żeby tu przyjechać. Ale ja historyka pana doktora Roberta Derewendy chciałem zapytać o to, o przyczyny tej tragicznej śmierci, zbrodni komunistycznej. To było... końcówka już komunizmu. Rzeczywistość stanu wojennego, niezależnie od tego, że chyba formalne ten stan wojenny zniesiono, komuniści już się przygotowują do zmiany, do przepotwarzania się w biznesmenów, do właśnie stworzenia takiej rzeczywistości postkomunistycznej. To dlaczego ksiądz Jerzy musiał zginąć? Dlaczego komuniści zdecydowali się zabić kapłana, tak popularnego kapłana? Dlatego, że komuniści chcieli kontrolować Polaków, chcieli właściwie władać Polakami w taki sposób, aby Polacy byli zniewoleni wewnątrz. O tym, o czym mówił ksiądz Jerzy, to o wolności wewnętrznej. On wprost obnażał ten system komunistyczny, dlatego w przyszłości nie miało być miejsca dla księdza Jerzego, dla takich ludzi jak ksiądz Blachnicki. Tych ludzi trzeba było zamordować, dlatego że nawet jeśli ten system się zmieniał, to nadal nie było miejsca na liderów, na tych, którzy wychowywaliby, wzywaliby naród do wolności i którzy byliby poza zasięgiem komunistów, bo tak naprawdę na księdza Jerzego komuniści nie mieli wpływu. Jedyne, co mogli zrobić, to mogli pozbawić go życia. I nie tylko chodziło o samego księdza Jerzego, ale chodziło również o zastraszenie innych, aby nikt inny nie miał odwagi spośród kapłanów, spośród tych, którzy działali w Solidarności, aby nie miał odwagi walczyć tak, jak walczył ksiądz Jerzy, aby nie miał odwagi po prostu stanąć odważnie do przeciwstawienia się temu systemowi. Więc z jednej strony to sama śmierć księdza Jerzego, z drugiej strony komuniści myśleli, że zastraszą naród. To im się jednak nie udało. Panie doktorze, samą zbrodnię poprzedziła taka kanonada propagandowa. Pamiętamy Jerzego Urbana, który opowiadał o garsonierze księdza Popiełuszki, sugerując, że tam nie wiadomo, co się w tej garsonierze działo. Ja, no, pamiętamy, co opowiadano też o księdzu Olszewskim. Pan widzi tutaj pewną paralelę, pewnego smrodu, przepraszam bardzo. Niewątpliwie, dlatego że komuniści najpierw oczywiście próbowali ośmieszyć, w jakiś sposób spreparować nieprawdziwe informacje. Sama komórka D do dezinformacji i dezintegracji w Służbie Bezpieczeństwa, potem przekształcona w specjalny wydział. Ta komórka to, przepraszam, był właśnie Grzegorz Piotrowski, Pękala, Chmielewski, Pietruszka. Oni najpierw zajmowali się dezinformacją i dezintegracją wobec ruchu azowego księdza Blachnickiego, wobec księdza Jerzego Popiełuszki, tyle że czasy były łatwiejsze pod tym względem. Jednak łatwiej Polakom było odróżnić dobro od zła i ta propaganda nie przynosiła efektu. Tym bardziej komuniści byli zdeterminowani do tego, żeby zastraszyć samego księdza Jerzego. Jeżeli ksiądz Jerzy nadal pracował na rzecz wolności, nadal wzywał do tej wolności, mówił, że na zło należy dobrem odpowiadać, komuniści posunęli się ostatecznie do tego, żeby pozbawić go życia. I można by powiedzieć, że to jest słabość tego systemu, bo jeżeli po tylu latach komunizacji Polski trzeba było stanu wojennego, trzeba było czołgami bronić tego systemu komunistycznego, jeśli jeszcze w latach 80. trzeba było mordować Polaków, którzy nadal walczyli o wolną Polskę, to de facto ten komunizm po prostu został odrzucony przez naród. Byli owszem tacy, którzy służyli komunistom, ale zasadniczo naród był wolny. Panie doktorze, ja bym chciała jeszcze zapytać o jedną ważną kwestię. Nie możemy oczywiście wszystkiego cytować, bo sama ta relacja dotycząca okoliczności śmierci jest wstrząsająca i brutalna. Jakbyśmy tak wczytali się, chcieli zacytować chociażby list tego płetwonurka, który wydobył ciało księdza Jerzego, to są to faktycznie bardzo mocne wspomnienia. Natomiast chyba warto dzisiaj przypominać, w jakich okolicznościach ksiądz Jerzy, nawet jeżeli trzeba łagodzić ten przekaz, ale chyba trzeba młodym ludziom mówić, w jakich to się odbyło okolicznościach. Komuniści dokonali tej zbrodni w najbardziej okrutny sposób. To przypominało najgorsze czasy stalinizmu, czasy II wojny światowej, bowiem ksiądz Jerzy po prostu był torturowany. I rzeczywiście, nie chodziło prawdopodobnie tylko o samego księdza Jerzego. Faktycznie komuniści go nienawidzili
faktycznie chcieli się zemścić za to, że był wolny, ale chodziło o to, żeby zastraszyć innych. I proszę zwrócić uwagę, mamy pogrzeb księdza Jerzego, chyba najliczniejsza ceremonia, jeśli chodzi o pogrzeb w dziejach w ogóle milion osób. Tak, było, jeśli to... chodzi o Polskę, to nigdy chyba nie przypominamy sobie w dziejach tak licznego pogrzebu. I komuniści wyciągają z tego wniosek, że to, co zrobili, nie przyniosło takiego efektu, jakiego się spodziewali. Nie zamknęli ust. Nie zamknęli ust. De facto ten system jeszcze bardziej się kruszył. I 87 rok, zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego przeprowadzono zupełnie w inny sposób. Potajemnie, skrytobójczo, tak aby nikt się nie dowiedział, że ksiądz Blachnicki został zamordowany. Czyli de facto, można powiedzieć, naród faktycznie zwycięża w tej śmierci, czy w tym momencie, kiedy ksiądz Jerzy oddaje życie za Polskę, bowiem naród się jeszcze bardziej budzi, widzi ten system. Ale panie doktorze, jako potem okrągły stół i trzy kolejne śmierci kapłanów. Ksiądz Zych, ksiądz Suchowolec, ksiądz Niedzielak. To, o czym powiedziałem, nie było miejsca dla takich ludzi po roku 89, bowiem to były osoby, które mogły wskazywać, co jest dobre, co jest złe. Komuniści nie mieli wpływu na Jana Pawła II, ale właśnie Jan Paweł II w latach 90. uczył tej wolności Polaków. I tych kapłanów, których mordowali w latach 80., czy jeszcze na sam koniec komunizmu mordowali nadal komuniści, tych kapłanów zabrakło. Dziś również potrzebujemy tych, którzy będą wskazywać, co jest dobre, co jest złe. Takich liderów jak ksiądz Jerzy. I też trzeba pamiętać, że te wyroki zostały złagodzone. Na koniec pana Czesława chcę zapytać, jak pan myśli dziś, po tych latach, o księdzu Jerzym, to które obrazy się panu tak automatycznie pojawiają? Jak pan o nim dziś myśli? Jest jakaś sytuacja, która się panu przypomina, taka specjalna, wyjątkowa? Najstraszniejszy moment to wydobycie ciała. Ciała i ta. Pamięta tam pan te obrazy bezpośrednio. Co pan wtedy pomyślał? I złość. Wtedy była złość. I taka bezradność. No właśnie, to jest trochę to, o co tutaj pytałam przed chwilką, bo faktycznie styl tego bestialskiego mordu był niesamowity i worek z kamieniami. No już nie chcę tego naprawdę cytować, bo jest wczesna pora. Do tych tematów będziemy, proszę Państwa, jeszcze wracać. W internecie można znaleźć protokół tak, sekcji zwłok. Każdy, kto jest zainteresowany, może sobie oczywiście doczytać. Dziękujemy bardzo, panowie. Ostatnie zdanie jeszcze, pan Czesław, proszę. Zbierałem wszystkie prasowe wycinki z procesu. Ma pan je do dziś? Niestety. Bardzo dziękujemy. Czesław Olszewski, świadek historii księdza Jerzego. I dr Robert Derewenda, dyrektor oddziału IPN w Lublinie. Dziękujemy, panie doktorze. Dziękujemy panom za to spotkanie. My wracamy do państwa już za kilka chwil, bo teraz, proszę państwa, czas na bitwę polityczną, a dziś w studiu czeka już na państwa Michał Jelonek. Stop. Chodź, chodź. Czy to będzie nagrywał teraz? Tak. Idziecie do tyłu, idziecie.